Co jest, Adam? Stary, mam bardzo fajny pomysł. Co ty na to, aby zrobić pranka na push barberze? On zawsze jakoś tak unika, wiesz, że no po prostu bokiem mu wszystko przechodzi, nie jest jakoś tam kontrowersyjny na tych odcinkach i w ogóle, a teraz taki no, pranka. No to jest akurat fakt, że o, akurat żadne pranki go nie dotyczą. No właśnie, dlaczego my w ogóle nie robimy pranków na push barberze? Nie wiem, no i dlatego teraz takie, ja lubię ogólnie bardzo push barbera, ale byśmy zrobili, żeby też sprawdzić, jak reszta się zachowa, że go wyrzucamy. No stary, no jak może się reszta zachować, przecież go nienawidzą. No wiem, no, ale zobaczymy, jakby już tak było oficjalnie powiedziane, że naprawdę już go nie będzie. No trener tak naprawdę, on raz go lubi, raz go nie lubi. No nie wiem, Wiolka to na pewno się ucieszy. Na huragan. No ale Jaszczur? Jaszczur mu dziewczynę pukał. A Jaszczur? No to Jaszczur. No on też się może ucieszyć. No ale... No to mamy taką reakcję. Ale ja nie rozumiem, dlaczego Jaszczur go nie lubi. Przecież to on pukał jego dziewczynę, a nie na odwrót. Jaszczur go nie lubi po prostu dlatego, że on to tak jakby wszystkim przedstawił, że my wszyscy o tym wiemy, że Jaszczur jest frajerem i zachował się tak, jak się zachował. Aha. Że po prostu potrafi swojego kumpla wziąć dziewczynę i zrobić to, co zrobił, tak? No to czyli najgorszy frajer. No to takie, no takie, no niesmaczne, stary. Jak ja wtedy byłem tam w tych górach... Nie mówmy o tym, stary, nie ma co o tym gadać. No ale pamiętasz, nie? No pamiętam i nie ma co o tym gadać. Dobra, no to co, mówisz, że chcesz zrobić pranka na push barberze, żeby wolamy go z kanału i zobaczyć ich reakcję. No w sumie dobry pomysł. Bo to będzie taki, wiesz, cyrk, jak oni będą się cieszyć i w ogóle, a później... No to będzie też na nim prank, to później do niego zadzwonimy, on wróci i zobaczymy, czy oni będą dalej też szczęśliwi. No na pewno nie będą. No na pewno nie będą. No to co? Taki sam czerwony przycisk, jaki widzicie na moim paluszku, zostawcie tam na dole i dołączcie do naszego kanału, a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Możecie to wyciszyć? A masz mi co jest ważne? Tego robisz to, ten film. Dobra, to spauzuj. No. A co ty taki zdenerwowany? No siedzę, oglądam film, chcę się wychillować, nie? Chcę odpocząć. Chcę palić fajkę. Po prostu nie chcę udać fajki, dlatego się zdenerwuję. Dobrze, Adam, może ty to powiedz, bo... Powiedz, bo to jest... Oj, co będziesz? Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że... Dobrze, możecie nie żartować? Bo mamy naprawdę coś ważnego do powiedzenia. No, ciekawe to. A nie się... Dobrze, to możecie się wyciszyć troszeczkę? Dobra, rue wszyscy. Adam, ty mówisz czy ja? Znaczy, ja bym chciał tylko powiedzieć, że ostatnio ta atmosfera jaka jest i po prostu przez to... Wynikła taka sytuacja właśnie. Dobra, no razem z Adamem przedyskutowaliśmy po prostu temat i Adam zasugerował mi, że trzeba się pozbyć po prostu problemu, który to generuje, czyli ciebie, Barber, bo to ty wprowadzasz negatywną atmosferę. Podobnież też... Dobra, cicho. Podobnież też obgadujesz nas i obrabiasz dupy na grupkach, wszystkich grupkach instagramowych. Także no cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak wyprosić cię po prostu z tego domu, nie chcemy cię tutaj więcej na tym kanale. Ja ci mówiłem, że ja prosiłem źle wypadam w tych filmach, sam nie chciałem być na odcinkach. Jak oglądałem filmy z tobą, to mówiłem, że psuję ten kanał, już nie pasuje tutaj. No dobrze, no. Ale sami mówiłeś, przynajmniej nie chciałem się, powiedziałem, stary, ja ci psuję. Bo myślałem, że jesteś w porządku, ale okazałeś się, że będzie frajerem. Ktoś musiał mówić, że nigdy mu się nie chce, no taka prawda. Powiedziałem ci, że nie dadaj się tego kanału i że tylko psuję, tylko... Czyli wywalamy go? I że... Nie ma sensu, żebym przyjeżdżał, to powiedziałeś, nie zostawiaj mnie, no musisz mi pomóc. No ale nie, jednak stary, nie jesteś mi potrzebny, wynoś się. Dobra. Ale słuchaj, ale to jest prawdziwe, bo to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Naprawdę, tak jest? Nikt go nie chce tutaj tak naprawdę. No wow, tylko tego chciałeś. Taka jest prawda. Nie byłem za to, żebyś się nie był, ale... Ale za prostu nie moja wina, że nie wszyscy... Ja nie mam żadnego... Że nikt cię nie chce. Ja sam uważam, że nie powinienem tutaj przejść. Dobra. Nie tego kanału. Dobra, kurwa, to jest chyba. Wypad. Proszę. Cześć, go podnieś. Podnieś. No, dobra, chodź, chodź. Smutna to jest jego morda. Niech on tutaj tą wyjdzie. Ubieraj jedynki. Dobra, chodź. No i co? Takie reakcje się spodziewałeś? Znaczy w sensie... Od nich takie reakcje się spodziewałem. Oni nic. Tak jakby... On był pierwszy. Biorę się troszkę. Tak jakby okej, dobra, wyszedł, bo wyszedł. W końcu zachowałeś się jak facet. I ty też, nie? Brawo. Ale o co ci chodzi? Wyjebałeś taki gruba sejebanego, już miałem go dość, nie? Jeszcze na odchodne wyjebałem kopa, że spadł ze schodów, nie? I sobie chyba tym kurteczkiem Armaniego już sobie rozdarł. To nie mam... było Armanie, tylko jak już... Mnie to teraz obchodzi, wiesz? Dobra, po pierwsze... Możesz tak nie kląć? Jakbyś mu kopa wywalił, to byś sobie noga płamał, więc nie możesz mu kopa wywalić. No w dupie to a co on sobie kiozego robił, żeby żyło na tym kanale? Szczerze? Kurwa mnie tak... Możesz tak nie kląć? Przepraszam, ale nie mogę, nie mogę emocji skoro poszywać. Skoro jesteś szczęśliwy, to dlaczego tak przeginasz? Jak o nim pomyślę, no... Nie wiem, coś rozwalił, nie?
Ale czemu go tak nie lubisz? Wiesz, jak on mi napsuł? Odkąd zobaczyłem go, nie? To ta jego morda tak mi zepsuła wszystko, nie? Tak planowałem, nie? Tak mi popsuł, nie mogłem na niego już patrzeć. I w końcu jak facet się zachowałeś porządny i go wyjebałeś. Dobrze, wyjdź stąd, bo ja nie będę tolerować tego przeklinania na kamerze. Czytać książki po okładce, patrzysz na jego twarz, okej, może znasz co innego. Zepsuł mi dość, nie? Bo ja musiałem... Ale ty sobie ten jakby sam zaszarpałeś, stary, bo ty się pobuzowałeś... Dobrze, nie dyskutuj z nim, stary, to jest rynsztok. On mi popsuł tyle, że naprawdę... Jesteś rynsztokiem. Zapasz, szukaj. No, idę zapalić i chyba skoczy, kurwa, balon. Dobra, wyjdź stąd, nie klin na kamerze, wyjdź stąd. Balantajsa jadę kupić i opiję to. Taki rynsztok. Stary, od kiedy on tak klinie? Pragan? On normalnie klinie dużo. A teraz to leciał wiązanka fajnie taka. To jak on jest tak zadowolony, gdzie mu barber najmniej tak naprawdę zrobił. W sumie nic mu nie zrobił, ale on chyba był najmniej cięty na barbera. W sumie to Rafał był najmniej cięty na barbera, a Wiolka najbardziej i Jaszczur. Także no, ja jestem ciekawy. Jestem ciekawy, co się dalej potoczy. Zaraz będzie trzeba zadzwonić do barbera, żeby za daleko nie wyjechał. Jestem ciekawy tego, jak barber wróci jednak i powiem, że to był prank. No i co, Wielka, taka zadowolona jesteś? No, jestem zadowolona, w końcu wrzuciłeś osobę, której w ogóle tutaj nie powinno być od początku. Aha, czyli uważasz, że Puszcz Barbera tutaj nie powinno być, tak? Nigdy. A dlaczego? W ogóle on nie powinien istnieć na tym świecie. No ale po co, on jest fałszywy. Tylko ty go nie wiadomo, co lubiłeś. A, no tak, za to, że ci lizał dupę za każdym razem. No, lizi dupek chyba. Ty słyszysz, Adam, co oni gadają? No, słyszę. Na co nie liży ci dupy? Komerzy, to jest prawdziwy kamerzysta, że jest naprawdę, że ja ci tyle tutaj go pomagam. Komerzy, że jest taka, że jest taka, że jest taka. No. Siedzisz na kilku ludzi, pod drzwiami. A takie jest? Dużo pomaga. No wymyślij film, bo Kamusia mi się nie tutaj, tylko no, dlatego. A tak naprawdę, że jakby Barbara nie było, to Kamusia by sobie wymyślał filmy. No nieprawda? A po prostu ci się nie chce. No ale nie chcę. Myślę, że lżej miał. No tak, no bo tak chciał. Był no ale czemu nie bym prosił Wiolki albo ciebie, nie? Albo ja. No dobra, w każdym razie chcieliśmy co, nagrać. Imprezę? Że co? No, imprezę. Jaką imprezę? Nie ma. No, końcu... nie ma. Wy nie tak serio gadacie? Dobry pomysł, można w sobie imprezę zrobić, ale nie było żadnej imprezki takiej. No ja chętnie. Nasze osób, które już są tak, jak powinny być, to możemy zrobić, tak? A ty co sądzisz o tym, że nie ma Barbera z nami? Ja jestem w niebo wzięty, stary. Dlaczego? No jak to czemu? Patrz, przede wszystkim jak był, no, to co dwa dni trzeba było kupować zakupy, bo klubas żar i żar. Gęba mu się nie zamykała po prostu. Nie zamykała się, chyba to przyznasz. Łóżka na potęgę się rozwalały. Szambo, już nie powiem, bo musiałem aż sam czyścić te szambo, bo klubas strzał na każdym kroku. Co chwilę strzał, strzał, strzał i jeszcze raz strzał. Widziałeś w ogóle jakie masz struty? Co, żyły? Zapchane? Gównem? Średnica gówna była taka, że głowę byś tam wsadził. A skąd ty wiesz, jaka tam była średnica? Kibel był zapchany, stary. I wiesz, była jedna taka sytuacja, że ja wszedłem przypadkowo do łazienki i stary, on strzał i gówno wychodziło poza kibel. Było aż na kafelkach, aż kapało, a on ciągle strzał. No czy to jest pożyteczny chłopak, czy nie? Cały czas! Albo kibel, albo kibel, albo skał. Ale ty wiesz, komuś teraz widziałeś i kazałeś sprzątać to trenerowi. Bo powiedziałeś, że nie możesz wiesz, że to jest Puszcz Barber. Bo tak obroniłeś za każdym razem. W tej chwili chociaż będę miał spokój od tego, tak? Spokój od Puszcz Barbera. Ale nie odchodź jeszcze, jeszcze jedno. Wiesz, ile on ważył? 160 kilo, tak? Niby. A gówno z jelit miał dodatkowo 20 kilo, więc 180 kilo wychodzi, tak? A on ciągle strzał. Dobra, chodź. Ja już mam dosyć trwania o stranie. Wyjazd przyjdzie. Dzięki chłopaki, że to zrobiliście, jak się cieszę. W końcu będzie spokój, tak mnie denerwował ten człowiek. A dlaczego niby? Znaczy, jeszcze jak ja na niego patrzyłem, to mi się przypominało, jak jego laskę robię. Teraz mi nie będzie głupio, jak na niego będę patrzył. Jak, czyli... Przypominało ci się, jak robię jego laskę, tak? No tak, i trochę mi było w sumie głupio, że wiesz, robiłem laskę takiego grubasa. Było tak... A czemu robię? Dziwnie mi było, że... Dziewczynek, to wiesz, kogoś od nas kolejny. No mówię ci, no głupio mi było, że jakby wiesz, ona z nim i potem... I ciągle idziemy go, jak na niego patrzyłem ją i jego twarz i wszystko ciągle mi się tak kojarzyło, nie fajnie. No tak, bo tak byście się pocałowali, nie? No, dlatego... Wiesz o co chodzi. Teraz mi będzie lepiej, nie będzie mi się przypominało. Znaczy wiesz, no w sumie jak ją robiłem, no to nie była aż taka zła. Wiesz, on był u góry, ja byłem na dole i potem jak jego zobaczyłem, to aż mi się niedobrze zrobiło. Że wiesz, że on tam i ja tam i po prostu o to chodzi. On był u góry, ty byłeś na dole. I po prostu mnie to brzydziło potem i...
mi się zawsze przypominało, jak na jego patrzę. Teraz przynajmniej nie będę o tym myślał. Aha, czyli tylko dlatego chciałeś się go pozbyć, tak? No nie, no też mnie wkurzał, denerwował, no. Ale no... Ale o to miałeś największy żal, tak? No. Widzisz, no atmosfera także rozluźniła się, teraz atmosfera jest okej. Okay. Będzie super teraz, mi się wydaje. Wszyscy będą weseli i się dogadywać. No od razu jest lepiej, zobacz, imprezkę chcą robić. Ale ty też w tej imprezie uczestniczysz? A czemu nie? No jak świętować, to wszyscy, nie? Jest powód. No chyba tak, jest powód. Nie ma komfortu. No. Czyli nie przeszkadza ci, tak? To. A słyszałeś co? Co ma mi przeszkadza? Że go nie ma? Nie. No właśnie się cieszę. Ale już nie masz tego dyskomfortu, że robisz jego dziewczynę? Tak. Znaczy, no... Nie masz tego dyskomfortu, że robisz jego dziewczynę? No jak nie będę na niego patrzył, no to zapomnę. Co za ten... Tyle. To co, chyba teraz trzeba zadzwonić do Pusza, nie? I go poinformować, że to plan. Jest jakoś daleko. Że w ogóle odbierze. Nie, nic mu nie mówiłeś, nie? Że to jest plan. Nie, no ode mnie odbierze na pewno, mimo wszystko on sam powiedział. Znaczy ja mu też powiedziałem później, że kontakt i tak jeszcze będziemy mieli. Zapytaj się, gdzie jest. Halo? Słyszysz mnie? No, słyszę. Stary, gdzie jesteś? No już jadę, no. Ktoś nagrabia w Szczecinie, co tam? Bo ogólnie chcielibyśmy ci tutaj z Kamusiem powiedzieć, że... No, że to był taki prank na tobie. Z racji tego, że po prostu nie było żadnych pranków na tobie, no to zaraz stwierdziliśmy, że takiego delikatnego zrobimy. No i to był prank, mordeczko, może do nas wracać. No i chcielibyśmy, żebyś wrócił i pomógł nam w drugim pranku tutaj, który jest właśnie na ekipie, są dwa pranki w jednym. Myślicie, że naprawdę sobie przyszło na ten kanał, ale to spokojnie, my rozumiemy, że... Nie chcą, żeby wrócił młody. Chcą też, żebyś był, chcą. Stary nie... Może tak naprawdę byłoby lepiej, bo przez mnie jest atmosfera, Jaszczur mnie nie lubi, Biona, wszyscy tam nie lubią. Ale co ty się będziesz tym przejmował, stary? Jaszczur ma coś na głowie. Ale Jaszczur jest zły o to na ciebie, że on zachował się jak frajer, więc wiesz, on po prostu jest szczęśliwy, bo teraz jak nie patrzy na ciebie, no to nie ma kiedy sobie tego wyobrażać, tak? Nie ma wyrzutów sumienia. Nie ma wyrzutów sumienia, no właśnie. A Wiolka sobie coś obzdurała w głowie i nie wiem, ma jakieś po prostu swoje... Wiolka wydaje mi się, że po ostatnim po prostu jest zakochana. No, Wiolka może mieć jakieś po prostu, no... Kto się czubi, ten się lubi, więc ona chyba bardziej lubi, ale no... Mi się wydaje, że jest sobie zakochana. No może tak być. Ale dlatego teraz, stary, prosimy cię, to chociaż wróć dla nas i zrobimy pranka na nich, że ty teraz wracasz, a oni chcą imprezę zrobić i ty w trakcie imprezy... Ja no oni, to oni zaczną imprezę akurat, bo oni tam już oni grubo, o, chyba oni polecieli już do sklepu po alkohol, także tam grubo jest, nie? No dobra, ja ci oddam za paliwo, weź przestań pieprzyć. Stary, mniejsza o te pieniądze. Te pieniądze mógłbyś dać na dom dziecka na przykład, albo nie, na schronisko. No i jak będzie trzeba, to oddam. Wracaj do nas i trzeba tutaj rozbić jedną fajną imprezkę. Dobra, mam to za godzinę, to ja będę pobrał to za... Dobra, okej, okay, no, ją. Trzymajcie się, cześć. I to co, idziemy zobaczyć, jeśli impreza kręci? No ja słyszałem, że to chyba Jaszczur wychodził, bo on brał klucze od samochodu. Chyba jadą z na razie. Dawaj, pijemy. Kilo. A nie, to nic ze mną! Co wy tacy szczęśliwi? Dobra, za to, że nie ma tego grubasa i porobiłem mu dziewczynę w górach. To bardziej frajerskie zachowanie. Proszę. A co to zrobiłam z tej okazji? Spotknij się z nią. Co zrobiłeś z tej okazji, że nie ma pisa? No, ale ty myślisz, że co, dla niego zrobiła? No przecież jak teraz zrobiła, to przynajmniej nie zje całego. No właśnie. Chociaż będzie na dłużej niż kilka godzin. Wziąłem do tego. Słuchaj? Nic, wszystko okej. A macie czepki? Może czepki na głowę. Co to jest? Bo to balowo tak robimy. Urodziny 12 lat miał. Chcesz się napić? Ja mogę moje... Ja nie chcę się napić, dziękuję. No dawaj, dawaj, przecież ty też się teraz już wywalić. No bo nie wywalił, tak? No ja widzę, że mało chyba alkoholu macie, co? Spokojnie! Jak to wszystko... Ale tylko jeszcze raz sobie o tak wypić. No tylko symbolicznie, żeby... Żeby opić... Mogę kolegów zapytać. Już ja wiem, jakiej kategorii kolegów. Stary, zaraz będzie dym jak no, ja pierdzielę. Za 10 minut on ty i przyjeżdża przecież. No tak, a oni są w takiej już euforii, nie ma Pusza, nie będzie go. Ale oni też ci życzą. No tutaj w tym momencie to już nie wiedziałem, co mam powiedzieć, stary. Znaczy przykro mi się zrobiło, naprawdę. Żeby aż tak nienawidzić kogoś. Ale dlaczego oni są tak na niego wzięci? Znaczy Wiolkę rozumiem, bo Wiolka gada głupoty, po prostu bo jest w nim zakochana. Ale reszta? Trener też tego nie rozumiem, dlaczego trener tak mocno na niego wjechał. Huragan to huragan, wiemy jaki jest huragan. No a Jaszczur zrobił co zrobił, no i po prostu ma dużo do sumy. No i dlatego najeżdża na biednego Barbera? No witamy z powrotem. Ale stary, bez sensu. No bez sensu, ale nie jest. Nie miałem za to. Dobra, teraz zobaczcie co by się działo. Kochani, zobaczcie kto wrócił.
Bo tak stwierdziliśmy, że było chyba. A co zapomniałeś? Ty zapomniałeś? Nie, to nie, w ogóle? Nie. Czy... Kurajka, wiesz, do wyprowadzenia. Czy o tym zapomniałeś? Tak się zapomniałeś, czy o tym zapomniałeś? Musisz to przywalić. Nie, 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 dobra, mogę coś... Ale to był prank! Prank? Jaki prank? Dobra, uczyłem się. Myślałem, że ty kurde zmądrzałeś, nie? Że co było? Prank był? Uspokój się. Że co było? Chyba się wysłyszałam. Prank, powiedział. Wyłącz kamerę na chwilkę. Nie, to był prank. Jaki prank? Teraz ona nawet wyciągnie nóż i ci wbije do brzuch. No, Barber nie jest... Wyłącz tą kamerę. Nie. Nie, nie wyłączę. Weź Adamie. Robimy imprezę, bo teraz dobra, wszyscy, poczekajcie, wszyscy dobra. Są ze składu, to robimy imprezę chyba, tak? Teraz możemy robić. No nie. A powiedzcie, pochwalcie się, co życzyliście Barberowi. A teraz głośno. Grubas! Nie. Ale się nie wstydzę. Nie wstydzisz się, że życzyłaś mu śmierci? Nie, dalej ja też mu się nie wstydzę. Że nigdy się nie wstydził, bo nikt go nie wstydza. Gdybyś w łazience, czy nie? A czemu życzyłeś mu śmierci? Powiedz teraz. Ja śmierć. Mu życzyłem. Tak. Ja kiedy? Pokaż mi ten moment. Nie, to życzyła Lala i tak. Pokaż no mi ja, ten moment. Ja no ja. Ja też życzyłeś. Już mi się żygać chce znowu. No. Weź go wywal stąd. Ale wiesz, że nikt się nie wstydzi przy nim. Tego grubasa. Taka sklepnica. Głowa tam wchodzi. Znowu się zaczyna. Znowu będzie pałkiwy lotstrany. Do sklepu będzie trzeba jeździć. Ja szamba nie czyszczę, kurwa, po nim, tak? Trzeba jechać te zakupy. I trzeba do Disneya zatrudnić, bo oni takie bajki wiszą. Wynosz się stąd! No ja tam nie mam dla ciebie miejsca! Ale to... Czego nie zrozumiesz? Czekaj. Wynosz to, się! Kamerzysta jest twoim szefem, a ty jesteś tylko jedną na jaja! Dzielaj to! On już gówno ma do gadania, wziął takiego misji kupa. Nie, chodź Adam, chodź Barber. No ja w ogóle z wami nie rozmawiam. Możesz powiedzieć, że chcą słyszeć? Nie, nie mogę, zachowujecie się okropnie. A, rozumiem, dopóki nie będzie ci się chciało wymyślać odcinków, to mi tutaj będzie, tak? Dobrze, chodź, Barber, to nie ma co w ogóle komentować. No to kogo się trzymasz na siłę? Tylko już była w tej tydzień. No. Co lubię? Jak ty ci dupę liżę! Lubisz to, nie? Lubisz? Grubo, ale tak naprawdę ze wszystkich osób jestem w stanie zrozumieć Krówiona. Dlaczego tego Wielkę? No bo ostatnio z nim spałem i... Spałeś z nim? Nie wiem. No widziałem, że tam się zachowaliście tak inaczej. No, nie wiedziałeś? Serio? Opowiem ci historię. Ale to nie pierwszy raz. Dobra, opowiem ci historię. No, spałem z nią i najpierw jej wkładałem tam. I później stamtąd do tutaj i no niestety tak się niefortunnie zdarzyło, że trochę chyba musiała nie być czysta do końca, że zostało jej tutaj trochę czarnego z jej dołu. No i trochę śmierdziało głównym, no i później mówiła, żebym tego nie robił, a skończyłem w jej gardle, tam się prawie zasztusiła. No i później wymieniłem, nie była zła, że... Wystarczy może co? Starczy. Że po prostu jej buzia śmierdziała jej kupą. Dzisiaj po prostu od tamtej pory tak gryziecie, tak? Znaczy nie, to już potem jeszcze gryzliśmy, ale teraz jest jeszcze bardziej zła przez to. Żebym na twarz, a nie w gardle. Dobra, ale nas to nie interesuje, no. No ale no, wszystkich innych nie rozumiem, bo Jaszur mnie nie lubi, nie wiem czemu. Jaszur nie ma chyba skupy do buzi, to nie ma chyba co się dość. Trener to w ogóle nie rozumiem. Huragan niby mój ziomek, a takie rzeczy, no jestem w szoku, no cóż. Ale co, nie obraziłeś się o prankę? Nie, no to są fałszywi ludzie, no. Wiesz, stary, że ja tylko przyjeżdżam dlatego, że Adama bardzo lubię i tym nie lubię. Żebym ci pomagał. No i co? No chyba tym akcentem możemy zakończyć, tak? Także taki sam czerwony przycisk. Nie.